te spiritum tuum et crea punto. Et redum famis agiente. Oremus, Deus qui norda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Domine exaudi orationem mea. Dominus vobiscum. Creator et conservator generis humani dator gratiae spiritualis, conditor salutis eterne, quesumus benedicere digneris hosannus, quos nos in nomine tuo sancto benedicimus, ut qui eos portabelit in tua pace consistant, in tua voluntate permaneant, et in tuo amore vivant crescant et senescant, atque multiplicentur in longitudinem dierum, per Christum Dominum nostrum. Stanisławie, czy chcesz dobrowolnie i bez przymusu pojąć za małżonkę tę Barbarę, którą tu widzisz? Chcę. Czy chcesz wytrwać w tym związku, w dobrej i złej doli, dopóki śmierć was nie rozłączy? Chcę. Czy chcesz przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy? Chcę. Barbaro, czy chcesz dobrowolnie i bez przymusu pojąć za małżonka tego Stanisława, którego tu widzisz? Chcę. Czy chcesz wytrwać w tym związku w dobrej i złej doli, dopóki śmierć was nie rozłączy? Chcę. Czy chcesz przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy? Chcę. Bóg Wszechmogący niech wam udzieli swej łaski, aby to, co będziecie wypowiadali, było zasadą waszego życia w małżeństwie. Podajcie sobie prawe dłonie. Aby zawrzeć święty związek małżeński, powtarzajcie za mną słowa przysięgi. Ja, Stanisław, biorę Ciebie za Barbarą, za małżonkę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy w święcie. Ja, Barbara, biorę Ciebie, Stanisławie, za małżonka i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Stanisławie, na znak zawartego małżeństwa nałóż swojej żonie obrączkę i powtarzaj za mną. Żono, przyjmij tą obrączkę na znak wierności małżeńskiej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Warwaro, na znak zawartego małżeństwa nałóż swojemu mężowi obrączkę i powtarzaj za mną. Mężu, przyjmij tę obrączkę. Znak wierności małżeńskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech te obrączki będą wam zadatkiem błogosławieństwa niebios i pomocą do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Małżeństwo, któreście między sobą zawarli, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkich tu obecnych biorę na świadków, aby w razie potrzeby świadczyli o niniejszym małżeństwie w obliczu Boga zawartym i przez Kościół zatwierdzonym. Módlmy się, bracia, o błogosławieństwo Boże dla nowożeńców, aby wiernie wypełnili to, co ślubowali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Salvos fac servos tuos. Miteis Domine auxilium de sancto. Est eis Domine turis fortitudinis. Domine exaudi orationem mea. Dominus vobiscum. Oremus, respice quesmus Domine super hos famulos tuos, et institutis tuis quibus propagationem humani generis ordinasti, veninius assiste, ut qui te auctore iunguntur, te auxiliante serventur, per Christum Dominum nostrum.
Thank you.
Usiądźcie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Stanisławie i Barbaro, drodzy świadkowie, rodzice, przyjaciele, cieszymy się, że jesteśmy w tej wspaniałej świątyni pod wezwaniem świętego Józefa, opiekuna rodzin, przy klasztorze sióstr wizytek, które poświęciły całe swoje życie dla Pana Boga w życiu klauzurowym i kontemplacyjnym, w tej atmosferze modlitwy, skupienia i wyciszenia. Cieszymy się podwójnie, ponieważ dzisiaj otaczamy modlitwą Stanisława i Barbarę, którzy przed ołtarzem Pana Boga, w obecności Boga, Najświętszej Maryi Panny oraz aniołów, wypowiedzieli przysięgę tak piękną, prostą, tak głęboką i można powiedzieć odpowiedzialną przysięgę. To bardzo ważne słowa, które zostały wypowiedziane. Ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Człowiek, wypowiadając takie słowa, z pewnością czuje się trochę zatrwożony wewnętrznie. Doświadczając swojej słabości, tego jak kruchy jest człowiek, jak niestały często, jak słaby, wypowiadając słowa tak poważne i odpowiedzialne, z pewnością odczuwa, jak bardzo potrzebuje pomocy Bożej, aby ta przysięga mogła być w jego życiu zrealizowana. Przeżywa głęboko doświadczenie uniżenia i pokory przed majestatem Pana Boga. Dlatego bardzo często narzeczeni mają tak poważne miny podczas wypowiadania tych pięknych słów. Poważne miny, które oddają ich ducha. Ducha, który jest, można powiedzieć, w takim doświadczeniu bardzo świadomie osadzony w rzeczywistości i w doświadczeniu tego, kim człowiek jest. Ta ofiara najświętsza, która będzie sprowadzana na tym pięknym ołtarzu, będzie ofiarą Chrystusa, który za was, za nas złoży się w ofierze Ojcu po to, aby przebaczyć nam nasze grzechy, przebłagać Jego majestat i udzielić nam wszelkich łask potrzebnych do zbawienia. Dzisiaj w sposób szczególny kapłan modli się za was, abyście byli w stanie wypełnić wolę Bożą w swoim konkretnym życiu, abyście byli w stanie wypełnić swoje zadania wynikające z powołania małżeńskiego i rodzinnego, abyście byli w stanie przejść wszystkie trudności, które człowiek napotyka w swoim życiu i dzięki temu mogli dojść do osiągnięcia zbawienia i szczęścia wiekuistego w niebie. Dzisiaj to błogosławieństwo szczególne Pana Boga na was się zlewa. Dzisiaj oczy Pana Boga w tym momencie, w tym czasie, w sposób szczególny w swoim miłosierdziu i dobroci zwracają się ku wam konkretnie.
Dobry Ojciec, który zna każdego z nas, który kocha swoje dzieci, pragnie, aby te dzieci były szczęśliwe, żyjąc w komunii i jedności z Nim, i aby pełniąc Jego wolę, osiągnęły radość wiekuistą. Tego jesteśmy dzisiaj pewni. Także sobota, dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, jej cichej, pokornej obecności, Najświętszej Dziewicy, która jest naszą matką, naszą opiekunką, wspomożycielką. Także jej, jako matce, się dzisiaj zawierzacie. Pełni ufności i pokoju w sercu. Każdy, kto zawierza się Matce Niebieskiej, doświadczy głęboko uciszenia serca, wewnętrznej łaski pokoju i takiego upewnienia, zapewnienia Maryi o tym, że jest z wami, że będzie wam towarzyszyć swoją modlitwą, swoją opieką. Człowiek osadzony głęboko w wierze katolickiej, wyruszając w tak wspaniałą drogę, nabiera ducha, mocy ducha. Człowiek, który zaufał całkowicie Bogu i Najświętszej Dziewicy, może być spokojny, może być szczęśliwy i pełen pokoju, ponieważ wie, że całe swoje życie i całą swoją przyszłą drogę pragnie zawierzyć Bogu, który jest skałą, skałą dla człowieka. Cały dom, całą budowlę waszego życia, którą chcecie budować na Jezusie Chrystusie. I to jest dla was niesamowicie umacniające, to wspaniały fundament waszego życia. Pewny fundament, który wiele małżeństw katolickich doprowadził do tego, że mogły się wspaniale rozwinąć, uświęcić i wypełnić wolę Pana Boga. Także wy to dzisiaj czynicie z wielkim zawierzeniem, pokorą, ale wielką ufnością. Życzę wam, abyście zawsze powracali do łaski sakramentu, który dzisiaj dokonał się was. Abyście zawsze prosili Pana Boga o odnowienie łaski sakramentalnej, którą otrzymaliście. Często nawiedzali ten Kościół wspólnie, po to, aby przez chwilę się tutaj pomodlić. Przypomnieć sobie dzisiejszy dzień. Przypomnieć sobie tę wspaniałą liturgię, w której zawierzyliście wszystko Panu Bogu, aby odnawiać się w duchu, aby nabierać sił do codziennej walki i troski o wzajemną miłość. Tego wam życzę, aby ta ufność i piękno waszego życia zbudowanego na Panu Bogu nieustannie nabierało nowego blasku i aby nieustannie się was pogłębiała ta wzajemna miłość, która jest w was już teraz, stawała się coraz czystszą, coraz piękniejszą i jednoczącą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dominus vobiscum. Et nos tiene.
Thank you.
humani generis ordinasti, venimus assiste. Quod te opere ucit, da auxiliante serpentus, per domo nostro, Jesus. Ite cum vivite trepia trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Deus qui potestate virtutis tuae de nihilo puta fecisti, dispositis universitatis et sorsos, omnia in agita genitaqua, ideo inseparabile mulieris adutorum corporis, femineo corpori del debilitare scarne principium, loges codex cum oblaquis et institui, cum quam vincere disuci. Deus qui tam excellenti misterio corporale corporum consecrasti, Christi et Ecclesiae sacramento presignare sin federe denunciare. Deus perque mulier ungit un viro, et sto cietas principali ter ordinata rea per divisione donato, per solane quem originalis peccati vero, e quem di lumi est ablata sentencia. Respice provincius super hanco amula tua, e maritali ungenda consortio, quas ex pedi protezione mulier. Te aiutum directionis et pacis, delis et casta mubatum Christum, et rix quae sanctarum per mane ad feminari. Amabilis Deus suo, ut Rachel, sapiens ut Rebecca, longeva et fidelis ut Sara. Hic in idea ex actibus suis ille auto prevaricationis usum. Ex affidei mandatisque per mane ad monitoro iuncta contactus illicitos fugiat. Priat in firmitatem suam labore discipi. Id vere cumia gravis cumore venerabilis, Doctrinis celestibus perdita, fecunda in suboles, probata et in placens. Adreato requiem ad tua celestia regna perpetua. Ideata ad filios et filiorum suor, sentencia eventuata quaderas generationem, adoptata per venia ad un sedem. Reutem domium nostrum. Ite mille vivite trenia in unitate Spiritus Sancti Deus, a sempre, a sempre. Amen. Thank you.
Christus, Fratro Sanita Mater. Amen. Invencia absolutio, Christo, quod vobis omnipotens, Sanami turbani mamea, domine non sumis.